Cześć Wam wszystkim i pora chyba na dzisiaj na Q&A, który obiecałem 20 tysięcy subów strzeliło obiecałem wczoraj, że będzie Q&A, tak więc tu mam patrzeć tu do tego do tego oczka to zaczynamy od pytań tak, wszystkie, które, wszystkie, które były, najpierw może sobie je posortuję według, według no nie nie posortuję sobie bo od najnowszych to nie. Nie będę sortował od najnowszych. Nie. Lećmy z tematem. Nie co obydwaj się te suby, tak, Wojtku jestem prawie od początku. Dziękuję za wszystkie materiały, wiedza o uniwersum, które uwielbiam, jest przez to ogromna dzięki tobie jeszcze raz dzięki. Ja również wam dziękuję za to, że jesteście patronom, subskrybentom na YouTubie, subskrybentom na Spotify'u i wszystkim, którzy zaglądają tutaj i, i odpychają te moce chaosu, które im każą przewinąć reklamy, i jednak lojalnie wobec tego. Impka, który siedzi na złotym kiblu, jednak oglądają i coś tam wpada. <laughs> Mam chrypę? Nie, nie chrypę. To następne pytanie, znaczy pierwsze pytanie, teraz tera rara. Pytania: będzie aktualizacja playlist lub utworzenie nowych serii o Tytanach? Pradawny Rylanor nie jest dodany do playlisty o Trzecim Legionie. a... Nie wiem, jaka tam jeszcze może być aktualizacja. Jeśli jakaś jest aktualizacja, to proszę wpisujcie, wpisujcie gdzieś tam, że, żeby to dodać, bo ja no, gdzieś tam omijam, zapominam e, takich, o takich rzeczach czasami. Gdzieś tam, jeśli nie dodam na początku, to potem mogę, mogę zapomnieć. Kontynuacja kampanii na taros będzie? Tak, będzie. Będzie, bo mam artykuły, mam dla was artykuły kolejne, ale no. Wiecie, ostatnio, właściwie jakiś czas temu, po prostu krucho jest z czasem, więc jest kilka odcinków tylko w miesiącu, ale, ale, ale mam nadzieję, że za jakiś czas wyniosę się na Malediwy i już tam będę tylko to robił i tylko z tego żył. Haha, jaka jest Twoja ulubiona frakcja i zakon? Nie mam chyba ulubionej frakcji ani ulubionego zakonu, chociaż powiem Wam, że podoba mi się zakon Perturabo. Znaczy prymarcha Perturabo i jego, i jego e, żelaźni, e, tak? Kurde, zmaściłem, tak? No ci od Perturabo. Dlatego, że tak szczerze powiedziawszy, e, niewiele o nich pamiętam. Generalnie już w ogóle o nich, to, o wszystkich już mało co pamiętam, ale, ale jakoś tak niedużo informacji chyba o nich było. Perturabo i w ogóle Primarcha, to on tak do końca chyba nie jest tam za tym chaosem. Dużo fajnych rzeczy, jeśli on był wzorowany faktycznie na Leonardo da Vinci, no to jest to, jest to fajna postać, która tam różne, różnych dużo rzeczy może może wymyślić i mam nadzieję, że coś tam dalej wymyśla, ale tak generalnie nie mam, nie mam jakiegoś, jakiegoś zakonu, który, który jest moim ulubionym. Mm. Ulubiony artykuł, jaki pamiętasz z tych, co, co czytałeś? Wiadomo, że Wrax na pierwszym miejscu. Tak, wrak jest na pierwszym miejscu. To też zasługa Grześka, który, który potrafił to e, tak ująć w humorystyczny sposób i, i, i tak to fajnie rozpisać, że to, że to faktycznie fajnie, fajnie, fajnie wyszło. Mm, więc, e, więc to chyba tak, Wrax. wrak, z, wrak z wiecznie w naszych serduszkach. Dzięki Kret zapytania. Kolejnym jest Cygan. E, od czego zaczęła się twoja przygoda z 40 i z całą serią Urhamera? Przygoda zaczęła się chyba od e, nie wiem, 2008, 2007. E, nie, wcześniej nie, a e, może może 2000, któryś tam gdzieś przewijało mi się demko e, z Dawn of War 1, znaczy tam gdzie jest ten pikuje ten Thunderbird. Pikuje gdzieś tam, i, i, i potem się to zaczyna. Jakoś tak dalej nie kojarzyłem tego, 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 e, tego intra, ale generalnie cała przygoda zaczęła się w 2009 roku, kiedy, kiedy, kiedy wyszedł House Rising, czyli, czyli e, jakby dokładka do Dawn do of War 2, czyli dodatkowa część. I w związku z tym e, podstawka była, była bardzo mocno przeceniona i ja ją, ja ją pamiętam wtedy zamiast no Chaos no, Rising nie kupiłem tylko kupiłem Downward 2 e, podstawkę i tak się moja tak się moja przygoda zaczęła i wtedy dość mocno, dość mocno się wciągnąłem w to e, i potem oczywiście był Chaos Rising a potem potem wyjechałem za granicę i potem był, był Down Downward Retribution I, e, i co ciekawe będąc w Austrii kupiłem na Steamie Retributiona i bardzo cierpiałem. Dlatego, że jakbym kupił w Polsce, będąc w Polsce na Steamie, to bym miał polską wersję. A a tam nie miałem polskiej wersji. Ciekawostka, prawda? Musiałem przerzucać plik jeden z polskiej wersji. Jak ktoś miał polską, to mi podrzucał. Ja potem wrzucałem sobie i miałem polską wersję. A tak to przy następnej aktualizacji już nie miałem. Dopiero po jakimś czasie, po jakichś kilku latach dopiero jakoś tak, jakoś tak ta polska wersja wróciła. Znaczy się pojawiła już na Steamie nawet dla tych, dla tych pseudo austriaków, czyli dla mnie. Więc potem już był Retribution, ale w międzyczasie też wiadomo, Pojawiły się różne artykuły. Gdzieś tam czytałem, trochę na Wikipedii, jakieś tam coś tam było, potem gdzieś trafiłem na Astronomikan, mm, i, i, i A potem, potem był, też, był też Space Marine w 2012 roku się pojawił i to też było fajne wydarzenie, więc, więc to też już, też już tam obgrywałem. No i tak i tak zeszło, zeszło, po czym jak wiecie, już potem wystartowałem sam ze swoim kanałem. Trochę książek było jeszcze w międzyczasie, które też czytałem. Dobra, następne pytanie. Nie ma się co dalej rozwodzić. Już wiecie, jaka potem była, była historia. Twój ulubiony, a jaki najmniej ulubiony artykuł, przy którym pracowałeś? To wiadomo, no wiadomo. wrack to naj, najulubieńszy, a powiem wam, że co mi strasznie długo schodziło i strasznie mi się smęciło, to Piętnasty Legion, czyli... Piętnasty? Dobrze mówię? Chodzi mi o Magnusa. Oni byli jacyś tacy. Tysiąc, tysiąca synów i tak takie, jakieś tam pierdu, pierdu. Tak samo Niosący Słowo. Też takie tam srutu, tutu. Oni niby mocni, oni niby coś tam, ale po prostu za każdym razem dostawali te, no, i oczywiście, mój ulubiony Erebus. Ktoś tam gdzieś pytał, tak, to jest, to jest moja, to jest wizja, wizja generatora AI na Erebusa, i naczytającego, czyli mnie, z podstawką, ja gdzieś tam byłem, byłem modelem do, do tego, do tego do tej, tej gęby więc Erebus, no więc postać, której nienawidzę, stała się moim, moim alter ego, można tak powiedzieć. Czy przeczytasz artykuł na temat wyrażeń z czwartej wojny tyranickiej? Co ciekawe, dzisiaj pojawił się, pojawił się pytający o, o, o tyranidów, czy coś może być ciekawego, nowego, czy coś by się pojawiło, czy jakoś tak dogadujemy szczegóły, więc może się okazać, że czwarta wojna tyranicka się pokaże, o ile jest tam coś więcej tych informacji na ten temat, ponieważ sponsor chciałby sypnąć e, trochę więcej szekli, żeby, żeby coś więcej tego było. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm, czy rozważałeś czytanie artykułów nie tylko z Warhammera, ale i innych uniwersów? No to wiadomo, że Warhammer fantasy jest, ale chociaż ja tego fantazji zupełnie nie... zupełnie mi nie wszedł. Totalnie jakoś mm, nie jestem... Nie mam jakiegoś punktu zaczepienia może dlatego, że, że Kuba na początku to czytał, a poza tym, no i mnie, mnie jakoś fantazji nie wciąga. 40 to jest to jest właśnie to, co chciałbym, co chciałbym czytać. Inne in uniwersa poza, Warhammerem, nie ciągnie mnie zupełnie, zupełnie. 40 po prostu w zupełności mi wystarcza. Czy wybierasz się na jakieś targi, na przykład ten w Krakowie, co był, czy kony w przyszłości, fajnie by było cię znowu spotkać. E nie wiem, czy będę na Pyrkonie. Raczej nie, dlatego że nie, uwaga też dzięki wam e, dzięki wam. E, zostałem zaproszony na galę Empiku właśnie z tym głosowaniem, które tam ostatnio było z audiobooka. M, więc wybieram się do Warszawy i nie wiem, czy potem coś jeszcze, coś jeszcze zaliczę jakoś z takich. Fajnie by było na Pyrkon się wybrać, chociaż powiem wam, że tak, ja do Pyrkonu mam na Pyrkon mam 100 km, bo ja mieszkam pod piłą. Więc do, do Poznania mam 100 kilometrów, ale myk jest taki, że na przykład jakbym chciał się wybrać, to najlepiej wybrać się gdzieś tam na cały dzień, potem przenocować i wracać już na spokojnie. I wszystkie chytrusy poznańskie podnoszą, podnoszą ceny 100% na hotele. Jak w zeszłym roku byłem, to za dwie osoby, bo byłem ze swoją panią, za dwie osoby zapłaciłem pro. Za jedną noc tyle, ile bym poza jakby Pyrkonem zapłacił za dwie doby, albo jeszcze, jeszcze, jeszcze ten, mniej. Więc, no, zobaczymy. Znaczy, to tu chodzi przede wszystkim o czas, nie chodzi o pieniądze zupełnie. Chodzi tylko i wyłącznie o czas, czy żeby się, żeby się wyrwać. Więc, może tak, może nie, nic nie obiecuję. Jakie jest Twoje zdanie na temat serii Star Wars? Naprawdę chcecie usłyszeć? Tych nowych, czyli serii 7, 8, 9, 7, chyba oglądałem, ale to też tak przewijałem, bo to była straszna kicha. 8, dziewiątki już totalnie zupełnie, a już jak czytam tam jakieś pierdoły, jak to jest po prostu Disney co tam odstawił, to już też zupełnie, zupełnie nie chce mi się. Ehm, jedynka, Czyli mroczne widmo. Ehm, Strasznie przynudzające to było. W kinie pamiętam byłem wtedy i potem trochę sobie plułem, a to jeszcze wieczorny był seans taki, że jeszcze sobie plułem w brodę w niedzielę, że muszę jeszcze potem wrócić, a to już było późno i, i, i na rano do pracy wstać. To było 20 lat temu. Więc też tak jak, jak stękałem, że muszę wstać, to znaczy, że, że narzekałem, że, że taki był średni. Potem już, już wojny klonów już były fajne, więc, więc i, i trzecia część. Też już była, jeszcze już była dobra. Więc czwarta, piąta, szósta, oczywiście klasyki. Ale to nie jest coś takiego, co mnie tam jakoś super turbo wciąga, więc żadnych innych serii dodatkowych nie oglądam. To, 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 to nie. E Jeśli miałbyś wybrać jeden z Legionów starter z Herezji Horusa, to jaki byś wybrał i e dlaczego? E nie pytajcie mnie o takie rzeczy, ja nie wiem. Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiam i, i nie ten. E, Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Nie potrafię, nie potrafię. Następne pytanie, dzięki Cygan za pytania. Następny. E, ponad sześć lat, łał, Wojtek jestem prawie od początku. Muszę powiedzieć, że moja wiedza, Orhamarze, dzięki Tobie, wywindowała się pod niebiosa. Dzięki, dzięki. E, Piotrus pyta. Zdrowia i 200 tysięcy subików, no oby. E, pytania, jakie tortury zafundowałbyś Wojtku Rebusowi? Nie. Rozgrzany pręd w tyłek? Byłoby to tak? Nie wiem, bo się chyba by podniecił. Który z którzy z prymarchów znaleźliby się w twojej top trójce najfajniejszych? Czyli już wspominałem Perturabo. Drugi by się jeszcze zdarzył. Ilu ich było? 18? Wiecie, że ja nie potrafię wymienić więcej żadnego w tej chwili. No, oczywiście y, jest Sanguinius jeszcze i jest ten Robuton Jolimont, ale. Czy... Nie potrafię więcej wymienić. No Magnus, o, był jeszcze Magnus, był jeszcze y, Angron i, i jeszcze Paru, ale który najfajniejszy. Chłopy, dajcie mi spokój, nie wiem. Ile razy w życiu miałeś wakacje na legendarnych malediwach? Osiem razy yy, z tego osiem razy nie byłem. Nie, nie byłem na Malediwach. To, to za droga impreza. Poza tym, wiecie, naprawdę to jest tak trochę daleko. Znaczy wybrałbym się, jakbym miał kasę taką, taką, taką na zbyciu, żebym nie żałował, że, że, że ten, bo ale w, w, uważam, że za te pieniądze można spędzić wakacje w ciekawszych miejscach i no i trochę bliżej, tak mi się wydaje. Dzięki Piotrus. następny jest Ragzael. Gratulacje Wojtku, prowadzisz wspaniały kanał, świetnie się słucha. Czy masz plany rozwoju kanału? <laughs> plany to ja mam zawsze, tylko brakuje tego podstawowego składnika magicznego, tego proszku, czyli czasu. Jak prowadzenie kanału wpłynęło na twoje życie? No tak, że mam po prostu tego czasu mniej, bo poświęcam go na kanał. Tak, tak, tak wpłynęło na moje życie. Co czujesz po tych sześciu latach, jakieś przemyślenia? E, co czuję, e, że jeszcze mniej wiem i, i niż, niż na początku wiedziałem, bo cała ta wiedza, którą przeczytałem, ona uciekła gdzieś w mrokach technologii. E, Mam taką cechę, że co przeczytam, to zaraz zapominam, więc, więc dalej nie, nie wiem nic o Warhammerze, już nie pamiętam. Jakbym zaczął czytać artykuł, który na przykład czytałem miesiąc temu, to bym powiedział: o kurcze, no tego jeszcze nie czytałem. A co jest na kanale, co mi się już zdarzyło parę razy, jak wam nagrywałem, że po prostu. A to już było, no faktycznie było. Nie zaznaczyłem sobie, że to przeczytałem, więc, więc, więc co czujesz po tych sześciu latach, jakieś przemyślenia? Przemyślenia są takie po tych paru takich akcjach gorących różni tam tacy się trafili że, że trochę mam grubszą skórę na temat ich przemyśleń. Znaczy ich przemyślenia mnie zupełnie nie interesują, bo po prostu. Dobra, nie ma co do tego tematu ruszać, bo to nie ruszaj gówna, bo śmierci. Czy działania Games Workshop wpłyną na twoją dalszą pracę? Czy mówimy tutaj o tym, że o tej, o tej całej filozofii woke i tak dalej, i tak dalej, że będą kobiety... Hmm w złotych pancerzach? Nie, nie wpłyną zupełnie. Po prostu mam nadzieję, że, że ten temat umrze i to bardzo szybko, albo będzie tak marginalizowany, że przez, przez fanów przede wszystkim, że, że, że jednak po prostu zupełnie sobie to odpuścimy. Słuchajcie, to od początku było mm, uniwersum homofobiczne. E, przede wszystkim, oczywiście wszyscy z Inos są źli, więc, więc e, tam nie, ma, tam nie ma rasy, która jest, która jest ok, która nie ma nic za, tak powiem, do zarzucenia, która jest czysta i fajna i wspaniała. Nie, nawet ci właśnie ta cała ludzkość to jest po prostu, no. Okazuje się, że wcale nie są najfajniejsi. Nie, więc ma, można im dużo zarzucić, i właśnie takie miało być to uniwersum, a nie jakieś tam, wiecie, kolorowe flagi, technologia ten walk. Zaraz tu będą jeszcze, zaraz się okaże, że wszyscy Space Marines są homoseksualni, ponieważ, ponieważ no, nie mają kobiet, a zaraz bo, nie mają siusiaczków i tak dalej. No, wiecie, w ogóle nie chcę, nie chcę się w to mieszać to zupełnie po prostu jakaś totalna bzdura. Mieszanie w ogóle, czy polityki, czy w ogóle jakichś tam przemyśleń, i tak dalej, czy jakichś przekonań obecnych. W uniwersum, które zostało stworzone 20 lat temu, i generalnie rzeczy, które były wtedy postawione jako fundamenty, się nie zmieniły. No i teraz zmienianie tego, no to na sił, i tym bardziej na siłę, to jest takie no, słabe i mam nadzieję, że to, że nic z tych rzeczy nie przejdzie. Um, czy chciałbyś kiedyś zorganizować event e lub online, ewentualnie -lub, e lub online dla swoich fanów? No czasem gdzieś tam się spotykamy na jakichś live'ach, zadajecie różne pytania, ja wam tam różne bzdury opowiadam. Tak więc, tak więc, no, jakiś taki event. Jak dojdziemy może do 100 tysięcy, ale to w tym tempie, to podejrzewam, że ja już będę na emeryturze. Czy jest szansa na audiobooki serii i Horusa lub innych takich przygody w moim wykonaniu? Nie, nie ma. Nie ma dlatego, że po pierwsze są prawa autorskie, które, które zdarzyło mi się, okazało się, że zdarzyło mi się łamać, na, znaczy łamać na zasadzie innej. Ja to sobie nagrywałem dla siebie i innych przyjaciół, i to nie jest łamanie prawa e, w świetle polskiego prawa. Udostępnianie tego swoim przyjaciołom również nie jest łamaniem prawa. E, to, że, to, że w Kopernikusie zapaliło im się, po prostu odpaliło im się i takie wiecie, dostali tutaj takiego e, tego odpału, no to, to i różnych potem jeszcze innych filozofii nie będę tutaj wspominał, przypominał i tak dalej różnych akcji, po czym jeszcze gdzieś jakiś, nie wiem, pomówień czy wymyślań jakichś zupełnie różnych i tak dalej, i tak dalej. To też nie ma, nie ma nie ma sensu. Ja kiedyś zaproponowałem w Koperniku się rozmawiałem z panem, z panem ówczesnym właścicielem, że zaproponowałem, że, że mogę nagrać kilka tych audiobooków za darmo. Za darmo. Hmm. Powiedział, że pomyśli, że i tak dalej, i tak dalej, i takie tam jakieś takie kurtuazyjne teksty były, że przemyśli to może. I e, wiecie, no to się tak jakby skończyło. Potem potem, e, potem odpaliły się. Mm, co się odpaliło, odpaliły się e, ich. Według nich najlepsze, najwspanialsze audiobooki, które zaczęli nagrywać z Filipem Kosiorem. Przy okazji wam powiem, Filip Kosior jest najdroższym lektorem w Polsce. Więc wyobraźcie sobie, ile może kosztować wyprodukowanie wyprodukowanie audiobooka jednego. Ja rozmawiałem z Patrykiem ławniczakiem, zaproponowałem mu, że. No jeśli oczywiście już już nie, nie, nie będziemy tam w herezję chorusa wchodzili w serię tych książek, to może właśnie kolejne, gdzieś tam z Fantazji, czy jakieś tam poboczne, bo jest sporo, sporo, e, sporo innych książek, choćby na przykład pierwszy, jedyny stanie, też cała seria jest książek i tak dalej, i tak dalej. I zaproponowałem, że mm, zaproponowałem swoją cenę, która była trzy razy niższa niż Filipa Kosiora. A, więc yy, i tak usłyszałem, że nie. I tak usłyszałem, że nie. Yy, dodatkowo, yy, co jeszcze mogę powiedzieć, yy, dodatkowo mogę powiedzieć, że jak nie wiem czy zauważyliście, bo może niektórzy nie zauważyli, że po trzech książkach Herezji Horusa już nie ma nagrywania z Filipem Kosiorem, bo podejrzewam, że no, ciężko budżet zmieścić z Filipem Kosiorem. Trzeba, trzeba mieć naprawdę książki i, i mocno, mocno, mocno aktualne. Znaczy, nie aktualne, tylko żeby dużo osób, mocno popularne, żeby, żeby zapłacić Filipowi i żeby, żeby to się sprzedało i żeby jeszcze na siebie zarobiło. Więc kolejne książki nagrywa już inny lektor, który ma podobną manierę głosu. Jak to tam nie. Nie rozpoznaje różnych głosów, to może się pomylić, nie wsłuchując się w nazwisko przy tytule. Na początku książki może, może, może tego nie rozpoznać, więc, więc może, może też taki był plan, bo studio Pika Voice, które nagrywa właśnie dla Kopernikusa te audiobooki, ma w swoich w swoich szeregach y, takiego lektora, znaczy ma lektora, po prostu znalazło lektora, który, który nagrywa z, z takim podobnym głosem trochę do Filipa Kosiora. Tak więc y, audiobooków, wracając do tematu, audiobooków z serii Heresy Horusa nie będzie i podejrzewam, że nie będzie. Tak więc tyle w temacie, y, jeśli chodzi o audiobooki. E, dzięki Wojtek, Imperator chroni, tylko pytanie, czy z tego złotego klopa, czy przedtem? No właśnie nie wiem. Dlaczego Erebus dziadem jest? Kolejne pytanie. A to już wszyscy wiedzą, no wszyscy wiedzą, po prostu, bo tak jest. Dlaczego i, i jeszcze, żeby szedł i żeby sobie ten ten rozwalił, prawda? Gupirej się przewrócił i Gupirej rozwalił. Eee, dzięki Arnet za to, za to przypomnienie. Eee, blanza, blanza, blanza rip. Kilka pytań odnośnie czterdziestki. Gdybyś mógł stworzyć swój własny zakon Astartes, to jakby się nazywał? Oby nie kolejne anioły, jakie byłyby. Nie, no chłopie, daj mi spokój. Ja nie wiem, jak się dzisiaj nazywam. A tymi takie rzeczy mówisz. Nie wiem, to, to jest. Ja tak, mam taką wenę za krótką, jeśli chodzi o, o zakony Astartes. A dlaczego zakony Astartes? A może ja chciałbym stworzyć bandę kolejną do bitki orków, bo to jest chyba naj, 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 najfajowsza. Eee, rasa, która, która po prostu... Wszystko jest na luzie. Tam, tam nie ma żadnych spin, nie ma takiego ciśnienia i tak dalej, i tak dalej. Eee, lepiej coś tam niż... niż ten dla, lepiej umrzeć dla imperatora, niż żyć coś tam, coś tam. To taki kijek w tyłku i tak dalej. A orkowie to po prostu mają wyczesane na wszystko. Eee, gdybyś mógł postawić na arenie dwie dowolne postaci z czterdziestki, to kto by stoczył pojedynek i na jakich zasadach? Eee. Następne pytanie. Gdybyś mógł wybrać dowolną planetę lub sektor, to jakie miejsce chciałbyś odwiedzić? Chłopie, naprawdę takie pytania. Czy Twoim zdaniem najnowszy lor zwolnił względem czasów herezji Horusa? I tu jest taka ciekawostka, że nie wiem, czy zwolnił, dlatego że na przykład w samym 999 roku, 41 milenium, tam jest tyle się dzieje w samym jednym roku, że. Że, że więcej chyba w tym roku jednym się dzieje niż, niż w poprzednich dziesięciu y, y, mileniach od, od herezji Horusa. Więc to ogromna ilość po prostu. Y, tych, tych wydarzeń. I tak się zastanawiam, czy po prostu Games Workshop będzie to jakoś systematyzowało i trochę rozmieszczało to w czasie. W jakimś późniejszym jakieś korekty będzie wprowadzało, czy naprawdę ten rok będzie takim przełomowym, że przechodzimy do 42 już milenium i, i, i wtedy, wtedy jakoś tam już, już będzie więcej jakby czasu, żeby zmieścić już mamy 42 milenium i można to porozpychać. Czy zwolnił? Nie wiem, czy zwolnił. No na razie to właściwie historia cały czas się pisze jakby w tej chwili, teraz, bo do tej pory, do tej pory jakby mieliśmy. Do tej pory mieliśmy 41 milenium i do tej pory jakby wszystko było gdzieś tam już rozpisane, a teraz, a teraz czekamy na to, co, co wymyślą kolejni Jajogłowi w tym temacie. Więc nie wiem, nie wiem, czy tu, nie wiem, czy to w ogóle jest takie pytanie zasadne. Jak nic nie powiedziałem w tym pytaniu, ani nie odpowiedziałem, to przechodzimy do, na, do następnego. Co myślisz o Space Marine służącym Zinos, na przykład tał, Gdy, który, gdyby któryś z Prymarchów przyjął ideologię Tau, to który to mógł być? Bardzo trudne masz te pytania, Blanzar, i, i, i nie wiem, jak ci na nie odpowiedzieć. Czy dodanie skawenów do 40 byłoby już przesadą? Skaweni? No przecież... E, aha, skaweni, dobra. E, no, chyba już by było za dużo, chyba już by było kolejna rasa, to już chyba trochę za dużo. Chociaż na pewno by się jacyś fani tam znaleźli, żeby, żeby jakoś rozporządzić. Oczywiście wiadomo, trzeba kolejne podstawki kupić, trzeba kolejnych ludzików pomalować, farbki kupić, więc biznes by się dalej, podejrzewam, kręcił. Pytanie z innej beczki, co sądzisz o Urhamrah of Sigmar? Czy pojawi się więcej filmów z tego lore <laughs> Wiem, że się pojawił tylko jeden taki, tylko jakby, jakby na początek, tak, tylko jakby dotknąć tego tematu. Ja nie znam Age of Sigmar, tak samo jak nie znam Warhammer Fantasy. Na jakiej, na, na, co jest tam osią, jakby co, zaczątkiem tego uniwersum, jak to się tam zaczęło, co się tam stało. E, można by powiedzieć, okay, że to jest Age of Sigmar. E, że w pewnym momencie, jakby fantazji przeniosło się, był wielki wybuch, przeniosło się wszystko do, do, do Age of Sigmar, i tak właściwie nie wiem nic więcej w tym temacie. Ale jak patrzę na te figurki, to one są takie to jest takie połączenie CEPA z najnowszym laptopem. Więc takie coś z fantazji, ale coś z czterdziestki, i tak trochę tak, tak jakoś pokręcone i pomieszane. I chyba nie do końca mi to leży. E, coś mniej poważnego. Gdybyś musiał zatrudnić lokaja, mechanika, ogrodnika, kucharza i pokojówkę, ale miałbyś wybór tylko ze sług chaosu, to kogo byś wybrał na te stanowiska? Wiesz co, dzięki za te pytania, ale nie potrafię ci na nie odpowiedzieć. Naprawdę. Przechodźmy do następnego, bo może będą prostsze. Czy na zdjęciu profilowym to Erebus, czy inna heretycka łajza? Tak, to jest Erebus, wzorowany na mojej facjacie. Jak widzicie, jest, jest jakieś tam podobieństwo. Jestem od kiedy miałeś subskrypcję lekko, od skryp, subskrypcji, lekko ponad setkę? Dzięki za wszystko, zasługujesz na każdą ilość widzów w tym kanale. Dzięki. No niestety jest to, jest to wiadomo, trochę... trochę e... Niszowy temat, więc 20 tysięcy zabrać to i tak jest. Tak uważam, że to jest, spor, jest spory sukces. E, następne pytanie. Tak długo słucham, że ciężko stwierdzić od kiedy, ale wychodzi, że to jakiś, od jakichś 6 lat. Dziękuję. E, mam parę takich kamieni milowych w swoim życiu, lub po prostu pomagają mi żyć i dzięki Tobie. E, e, Pomagają i wielu innym. WH40 to bardzo silny kamień, który mnie trzyma. Cieszę mnie, nie, cieszą mnie nie tylko historie na kanale i wstawki o Impku. Hmm, jak się ma nasz imperator? Imperator, nasz mały, ma się świetnie. Wczoraj był u fryzjera, więc już nie mylą go z dziewczynką, bo miał złote loki. Mój imperator ma złote loki takie miał dłuższe, już po prostu rok czasu prawie nie był u fryzjera, więc już miał takie loki, więc teraz jest mały, fajny chłopczyk, obcięty już, ale dalej mu się kręcą. Jakoś dajemy radę. Jak mi się kariera, o, o tobie, jak, jak się kariera, upa, jak kariera upada i rośnie, tak? Czy kariera mi upadła do jakiegoś czasu? Nie, cały czas jest na fali wznoszącej. Ciężko napisać coś mądrego. Tak, dzięki, dzięki Arkadiusz za te pytania. I za ten za ten właściwie opis, chociaż coś tu jeszcze pokaż więcej szybko, jak się ma, ma serial, o, masz raczej obawy, czy nadzieję. No mam nadzieję, że nie będzie tam nic wciśniętego o żadnym łoku, ani o żadnych e, e, zaimkach. Ono czy Onox, czy jakiś tam, tylko będzie on, ona, i po prostu będzie herezja, będzie, będzie po prostu rozpiść duwa. I, i, i mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że Kawil to tam dowiezie jakoś w temacie i że to jednak będzie coś ciekawego. Nie, nie się na majorkę za nasze grube grosze może czas na Bali. E, Majorka. Nie, na Majorce nie byłem. Nie ciągnie mnie na Majorkę, jakieś tam imprezowe klimaty mnie nie ciągną, może prędzej na Minorkę, jeśli już, ale w Hiszpanii nie, w Hiszpanii jeszcze nie byłem. E, na Bali trochę daleko na te Bali. E, usłucham się Wojtku od czasów Meiselbauma. Dziękuję za ogrom twojej pracy. Tak, Meiselbaum zaczął się, szczerze wam powiem, 15 lat temu. 15 lat temu zacząłem nagrywać do szuflady. I Jak ostatnio gdzieś znalazłem jakieś nagranie, pływa, pływają różne nagrania. Na YouTube to nie poznałem się. 15 lat temu nie, nie, nie poznałem się, nie wiedziałem, że to ja. Od 6 lat się subskrybuję, odkryłem ten kanał. Na pierwszym roku studiów. Niesamowite, że mogłem brać udział w tej wspólnej przygodzie. No, ale przygoda trwa, Miciow, nie rezygnuj. Wati Wis, ja i Wati jestem ciekaw, jak zaczęła się Twoja przygoda z Warhammerem. To już wcześniej opisywałem, czyli, czyli 2009, gdzieś tam wcześniej jakieś tam stawki, gdzieś mnie to tam zainteresowało, ale tak, tak, tak mocniej to 2009, wciągnęło mnie, wciągnęło mnie mocno z Warhammerem dałnoł War 2. Ludzie mi proponują też, żebym pograł w jedynkę. Powiem wam szczerze, nie lubię strategii za bardzo, chociaż da 2 bardzo mi podpasowała takim klimatem minimalistycznym tymi trójkami tych, tych Space Marines, więc tutaj, tutaj bardzo się dobrze czułem i tak od razu odpowiadając na pytanie, który mi tam najbardziej z nich pasuje, najbardziej pasuje mi Avitus. Avitus z tą wielką spluwą, po prostu ta moc ognia i rozpizduwa jego, po prostu to mi, to mi ta, taka frakcja mi najbardziej Pasuje. Jestem tu od roku, giga cieszę się cieszę, że ktoś taki, jak ty jest na polskim rynku. Dziękuję Ci bardzo. 100 lat panie Wojtku, kolejnych 40 tysięcy subskrypcji. O, dobrze by było. Jak jeszcze bym zrobił 100, to wtedy się dostaje od, od YouTube'a znaczek. Za imperatora za terre Daniel Filipik pisze. Dzięki, dzięki. A jak ktoś jest za orkami? Życzę kolejnych sześciu lat, gratuluję, świetnie się Ciebie słucha, dzięki, dzięki. Jaki zawód wykonujesz na co dzień? Pyta Pan Zagoba: e, Czy rozważałeś pracę, czy nie rozważałeś pracy lektora w kinie, telewizji, audiobookach, czy chociażby w kościele? E, moja przygoda tak zaczęła się właściwie od tego, że e, znaczy przygoda. E, kiedyś miałem wspólnika w firmie, kiedyś, kiedyś miałem firmę. E, źle to się skończyło. Ale, ale miałem tak i on miał, wynajmował tam jakieś pomieszczenie, babka miała sklep. I ona, i ona zawsze jak nie słyszała, to mówi, Panie Wojtku, pan toch powinien. Zambony, zambony ten, e, mówić dużo, bo pan ma taki fajny głos, e, że powinienem zostać że, księdzem w kościele. Czy to nie rozważałeś pracy lektora? Ja jestem lektorem. Ja no, jestem lektorem, na szczęście na pełen etat od pięciu lat udaje mi się, Ciągnąć te pracę, zarabiać na tym pieniądze? To uważam, że dobre pieniądze, jestem zadowolony. Oczywiście zawsze jest, zawsze chciałoby się więcej, zawsze chciałoby się lepiej, ale, ale jeśli ktoś spojrzy z boku, to powie, że zaczytanie książek to i tak zarabiasz za dużo, zaczytanie książek, bo przecież ty nie pracujesz. Tylko nie pracujesz łopatą, tylko siedzisz i czytasz. Mm, więc jestem głównie lektorem audiobooków. Głównie. To jest 99% mojej pracy. To są audiobooki, to są nagrania książek. Rebusie, dziękujemy. Mój najlepszy kanał OWH. Czekam na więcej. No, mam nadzieję, że będzie więcej. Mm, opowiesz coś więcej o statystykach. W jakim przedziale wiekowym są twoi widzowie i po jaką tematykę na YouTubie sięgają. No to zajrzyjmy. Mówiłem już o tych statystykach z tematu od początku. 9,2 miliona wyświetleń, milion 700 godzin w sumie oglądanych ponad 20 tysięcy subskrybentów. Treść, zobaczmy tu treść, jak wygląda. Co się najlepiej słuchało? Chcecie, chcecie się dowiedzieć, co się najlepiej słuchało? Nie wiem, co się najlepiej słuchało. Czy jest jakiś. Tak, oczywiście, Imperium ludzkości, a potem Demony chaosu to są to są potem Siostry bitwy, co ciekawe. Nie pamiętam który. Aha, z Astronomikanu artykuł. Z Astronomikanu. No to tak, bo on już tam kilka lat leży dlatego. A potem Tyranidzi i Adeptus Mechanicus, część pierwsza. Więc to są, to są, to są rzeczy, które się tam słuchały. Wyświetlenia miniatur, klikalny średni czas, średni czas oglądania to jest 11 minut. Odbiorcy. Kto jest odbiorcą? Nowi widzowie bardzo nisko. Powracający cały czas się tam trzymają. Troszkę czasem są nowi, czasem się pojawiają, ale generalnie, generalnie to są, to są wy, czyli subskrybenci. Patrzę, co tu jeszcze, co tu jeszcze, subskrybenci, aha, bez subskrypcji, co ciekawe, jedna czwarta ludzi to są ludzie bez subskrypcji, kobiety 1%, Zośka pozdrawiam i inne kobiety, mężczyźni określone, aha, określona przez użytkownika, czyli oprócz kobiety i mężczyzny mamy żadnej innej płci, Lata 18-24 to jest prawie 30% kanału. Lata 25-34 to jest 45% kanału. 35-44 to jest 19% kanału. Powyżej 45-45 roku życia to jest w sumie 5,5%. 5,5% ludzi. Tak więc 19, od 18 do 44 to jest jakby to jest jakby no wiecie co 60 70 80 no 90% ponad 90% to to jest właśnie e, ten przedział mm, czy jeszcze chcecie nie wiem nie ma sensu tu więcej o statystykach co tu jeszcze można co tu jeszcze można pociskać mm, e, jaką tematykę sięgają, to potem już inna tematyka, to już tam też były, ale to już mnie nie interesuje. Czy miałem problem z platformą YouTube, jakieś postrzeżenia. Ach, co ciekawe, powiem wam, że ostatnio miałem. Miałem mianowicie taki, że jeden z moich znajomych z wydawnictwa Założył też takie, taką firmę, która wyszukuje różnych rzeczy właśnie na kanale YouTube i które banują. Znaczy, zgłasza, zgłasza współpracuje z wydawnictwami i zgłaszają, zgłaszają zastrzeżenia, do, wysyłają do YouTube'a, żeby na tym kanale i na tym jest, jest taki plik, który jest własnością tego i tego wydawnictwa. I proszę, i YouTube wysyła. Ostrzeżenie, I ja dostałem takie ostrzeżenie ostatnio, ponieważ wstawiłem fragment jednej z książek. Wiecie, że jak nagrywam książki, to czasem stawiam czasem fragment tak, żeby zapromować, żebyście, żebyście posłuchali, że robię też coś innego i że możecie też sięgnąć po tę książkę. I dostałem ostrzeżenie od YouTuba, że taki fragment książki został wycofany, i jakby, jeśli jeszcze dostanę dwa takie ostrzeżenia. To, to zablokują mi całkowicie kanał. I ja po prostu oczy otworzyłem, mówię o co chodzi. Jakaś firma, Sales Vision, nie wiem o co chodzi, co się tam dzieje. Napisałem do wydawnictwa, mówię, mówię tam, Luiza, mówię, słuchaj o co chodzi. Mówię, bo dostałem ostrzeżenie, mówię, nie wiem, czy wy z tą firmą współpracujecie, czy się ona mówi, że nic nie wie, ale zapyta w centrali. No, i wszystko się wyjaśniło, ponieważ parę dni później zadzwonił do mnie ten mój znajomy z tamtego wydawnictwa, który mówi, że mnie bardzo przeprasza, ponieważ jeden z jego pracowników po prostu zagorliwie wziął się za pracę i ponieważ zobaczył mój kanał i że tam dużo różnych takich jest rzeczy, no to wysłał, żeby zablokować, a ponieważ współpracując z tym wydawnictwem, to stwierdził. Nie znając mnie, stwierdził, że, że trzeba po prostu to zablokować. No i zablokowali ten film, po czym po wyjaśnieniu całej sprawy dwa tygodnie później YouTube cofnął mi to, cofnął mi to, to ostrzeżenie, więc, więc no, tak, to, tak to wyglądało. Więc że tak powiem, mój kanał już jest jakby omijany przez ich tutaj przez tę firmę wyszukującą te różne brzydkie rzeczy pirackie, wiedzą, że, że po prostu ja tu nic innego nie wstawiam, nie tylko swoją twórczość. Eee, czy komunikowałem się z innymi twórcami nagrywającymi na temat Warhammera? Proponował ci ktoś wspólnie nagrywanie? Nie, nikt mi nie proponował. Nie wiem, jacy są inni twórcy. Znaczy, wiem, że tam jakiś, e, jakiś nie pamiętam, jaki Daniel. Daniel Swobodny, czy jakiś Daniel taki luzacki, jakiś jak... Daniel? Nie pamiętam. Wiem, że też jest jakiś gość, który ostatnio ktoś, ktoś w komentarzach napisał, że, że właśnie gość poświęcił 45 minut na wojnę o Wrax i, i mówi, że się cieszy, że wyczerpał temat i to tak w kontekście takim śmiesznym, że u mnie to było 60 kilka odcinków i trochę się tych godzin zebrało, a gość był zadowolony, że po 40 minutach udało mu się ten temat fajnie zamknąć i, i, i streścić, wyczerpać. Pać, prawda? Jak działa to sponsorowanie artykułu? Wysyłam kasę, wybieram temat. Czy muszę mieć gotowy materiał do tłumaczenia? Nie. Ustalamy, jaki masz budżet, czy na przykład wybierasz temat. Ja porozumiewam się tutaj z Dawidem, który wybiera, wybiera treść i, i mówi, ile tego, ile tego jest do tłumaczenia. Ja mówię gościowi, ile, ile jest do zapłacenia za stronę, czyli na przykład Dawid mówi, że wyjdzie tego 10 stron, no to jest do zapłacenia dwie stówy. Trochę niska ta stawka. Może trzeba Dawidowi trochę podnieść, pomyślcie o tym. Może ja też wezmę to pod uwagę 25 zł za stronę, od a razu, od razu tutaj mówię. Ja nie będę korzystał Nie będę korzystał Z tłumaczeń Przez, przez te wszystkie AI'e I przez tłumaczy i tak dalej Automatycznych tłumaczy Google'a i tak dalej Czasem to podsyłacie mi artykuły Które niby przetłumaczyliście Okazuje się, po prostu tego się nie da czasem przeczytać Bo to jest tak Tak, e, tak przetłumaczone Że to widać, że albo to robił Automat, albo ktoś, kto nie ma pojęcia Kto próbował po automacie poprawiać I jest dupa totalna ja z Dawidem współpracuję kilka lat. Dawid dorabia sobie dzięki, jakby dzięki Wam, dzięki mnie, bo, bo ma coś, coś, coś co, co może zrobić. I, e, i ja wierzę, że, że Dawid to robi po prostu po swojemu tłumaczy i, e, i nie korzysta z żadnych tam jakichś tych udoskonaleń AI i tak dalej, więc po prostu e, szanujmy się. Dawid zarobi, ja nie zarobię na tym, ale to nie o to chodzi. Ja i tak na te Lady dzięki wam zarabiam, to wiecie. Ten kanał, 99% rzeczy z tego, z kanału po prostu idzie na jakieś tłumaczenia, czy jakieś takie rzeczy. Parę razy zdarzyło mi się, przyznam się tutaj z ręką, z palcem w nosie, że parę razy w Austrii, będąc za kasę, którą pamiętam, że dostałem na Paypala, Kupiłem sobie Red Bulla w automacie. O, to, 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 to się wam przyznam, że parę razy mi się tak zdarzyło. No. E, więc. więc e, wracając, wysyłasz kasę, wybierasz temat, i ja daję znać, daję ci najpierw znać, ile masz wysłać, i potem się, się kanał pojawia, na znaczy się pojawia artykuł. Więc, e, więc wszyscy mam nadzieję, wtedy są zadowoleni. Eee, następne pytanie od Mateo, ujawniam całą prawdę, nie mogę powiedzieć, co, co, czytając... Co, um, osoby wrażliwe... moment, moment, muszę to przeczytać. Um, tak, pozdrawia wierny fan, niech imperator chroni. Dobra, Mateo, dzięki. Eee, jakbyś miał grać w table... Tabl, co? Tabletopa, to którą armię byś. Aha, którą armię byś wygrał? Pewnie Orków. Pewnie bym coś Orków wybrał. Czy Rosół z heretyckiego kosmicznego gotuje się dłużej niż zwykłego heretyka? Tak, a jak ktoś mi się wtrąca do rosołu. To wyrosł rosoł wychodzi chujowy, bo dzisiaj wyszedł mi chujowy, bo go nie dopilnowałem. Cygan znowu życzę 100 tysięcy nawet. Dzięki dzięki. Zdrowia dla całej rodzinki. Chodzi o pytania, mam dwa. Jak zaczęła się Twoja przygoda z czytaniem książek dla wytwórni, jak się zostaje profesjonalnym lektorem, trzeba przejść przez casting? Nie, nie, tylko trzeba mieć głos, trzeba umieć czytać książki. Też trzeba, trzeba, czasem, trzeba czasem gdzieś tak trafić na jakichś ludzi, którzy, którzy posłuchają. Trzeba wysyłać próbki do różnych wydawnictw, nie wydawnictw, tylko do studiów głównie nagraniowych. Jak ja już miałem, jak ja już mam jakąś, jakąś tam wprawę. To, to wysyłam sam do różnych wydawnictw, współpracuję bezpośrednio, bo ja nagrywam bezpośrednio. Tam mam studio, to są moje panele takie, wiecie, to jest wełna, wełna obita, obita tkaniną i to świetnie wygłusza. Na suficie też mam, więc to wszystko super fajnie wygłusza, więc mam fajne studio. I mam dobre warunki w piwnicy, więc więc ja poza tym liczę na to, że jestem jednak nie najgorszy na tym rynku, skoro ciągle, ciągle zarabiam, i ciągle, ciągle udaje mi się na chleb odłożyć i na parę innych rzeczy. Więc ale, ale jak się ma głos, jak się umie czytać i się umie interpretować, to trzeba wysyłać do różnych studiów, które, które, które nagrywają audiobooki. Gdybyś mógł odwiedzić jedno miejsce na świecie w 100% za darmo, wszystkie opłacone, tarara, to gdzie byś się wybrał? Tam, gdzie nie ma robactwa. Tam, gdzie nie ma komarów, nie ma muszek, nie ma pająków, nie ma robactwa, nie ma karaluchów, nie ma innych żuczków, pierduczków i tak dalej. Żałuję, że. że. Nie mieszkam gdzieś, gdzie jest chłodniej, bo w lecie niestety, niestety mam duży ogród, tak się złożyło, że, że mam duży ogród i muszę go oblatywać, po prostu ogarniać, jak wczoraj musiałem kosiarką oblecieć w piątek po południu, to po prostu guli dostaję, gula mi się tu taka wywala, po prostu wkurwia mnie wszystko, jak koszę jeszcze, lata mi tu wszystko gdzieś koło głowy, tu mnie gdzieś coś ugryzie, tu mnie coś, a wkurwia mnie to i po prostu, no. Więc tam, gdzie nie ma robactwa, jakbym mieszkał gdzieś, gdzie jest na przykład e, amplituda no, sporo niższa niż w Polsce, czyli na północy, to bym był zadowolony, bo wtedy tam nie ma już takiego robactwa. Ale, ale na wakacje, tam gdzie jest sucho, powiem Wam, że jak byłem w Egipcie, nie gryzło mnie tam nic. W Chorwacji, e, do Chorwacji lubiłem jeździć, już jakiś czas nie byłem, parę lat. Um, tak, tam mi się podoba, tam tęsknię, tam jest fajny taki klimat, suchy przede wszystkim i nie ma robactwa, gdzie, gdzie mógłbym, mógłbym się wybrać jeszcze raz. I to nie jest jakoś tam drogo. Um. Dla mnie jakieś nieporozumienie, że ten kanał ma tylko 20 tysięcy subów. No niestety, no taką mamy niszę. To nie ma tak i tak, że 20 tysięcy udało się wykręcić, to i tak super fajnie. Wszystkiego dobrego z okazji krągłej liczby. Tymczasem ja nabijający godziny oglądania e, o materiałach o mechanikus. Jak się właściwie zaraziłeś Warhammerem? Wcześ, już opisywałem, czy mówiłem już wam, więc, więc, więc warto przewinąć do tyłu. E, jaką masz ulubioną książkę? W tej chwili bardzo się dobrze bawię nagrywając Expeditionary Force Craig'a Alansona. Bardzo mi się to podoba, na takim luzie to czytam i mam nadzieję, że również to słyszycie, słuchając tej książki. Chociaż ostatnio książka, która na mnie zrobiła takie wrażenie, że tęsknię do niej, to jest z gatunku lit-RPG, czyli literatura RPG, czyli czytanie o RPG. Role Playing Game. I to była Droga Szamana, siedem tomów i to naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie i naprawdę fantastycznie się przy tym bawiłem. Więc, więc to była książka, którą, którą e... zapomniałem już. O czym tam właściwie dużo, dużo rzeczy, znaczy część pamiętam oczywiście, ale dużo rzeczy dużo rzeczy zapomniałem i może, może kiedyś do niej wrócę, chociaż nie podejrzewam. E, dziękuję za wspólne lata i te wspaniałe czytane wybiórki będą następne przygody Skipiego i spółki oczywiście, że będą dziewiąty tom jest oddany do wydawnictwa e, więc mam nadzieję, że do końca miesiąca powinien się pojawić mam nadzieję, że się pojawi jak nie to zaraz, zaraz pewnie gdzieś na początku czerwca mam potem tom dziesiąty i jedenasty również mam zlecone do nagrania jak wyjdą kolejne od wydawnictwa to pewnie też zostaną mi zlecone mm. e... Czytam, 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 czytam. Eee, czy będzie więcej z drewnianego młotka, eee, czyli z fantazji? No, jest end, end of Times, znaczy End Times, nie End of Times, tylko End Times eee, będzie. No, i coś tam jeszcze mam z, ze starego młotka, coś mam, tylko czasu nie mam. Eee, myślę, że Skipi na pewno dołożył swoją cygiełkę. <laughs> nie wiem, czy dołożył Skipi, może tak. Eee, Jestem rozczarowany brakiem od trzech miesięcy filmiku Warhammera Fantasy, a ja jestem rozczarowany tym, że mam klikalność, oglądalność reklam na poziomie 3%, co i tak ponoć jest bardzo wysokim wynikiem, nie wiem, wysokim, niewysokim. No i co ja Wam powiem? Jakbym z tego żył, z kanału, to bym czytał tylko, tylko na kanał, bym nic innego nie robił, tylko to jest tylko moje hobby. Jakieś tam hobby, które, które. O, o, właśnie, właśnie, we wrześniu wychodzi Space Marine 2, więc mam nadzieję, że się gdzieś tam na serwerach zobaczymy. Pytanie, czy grasz w Warhammera? W tej chwili w nic nie gram, niestety. Ale bym chętnie pograł. W Dawn of War 2 grałem, potem w House Rising, Retribution, w Space Marina grałem. Tak, te gry grałem, grywam. Może jeszcze kiedyś uda mi się zagrać. Kiedy kolejne części Expeditionary, to już wcześniej wspomniałem, że dziewiątka właśnie poszła do wydawnictwa. Ulubiona frakcja, zakon i bohater z czterdziestki. Nie powiem. Dajcie spokój. Pytanie: jak młody co prymat? Ha? Aha, jak młody prymarcha. Znaczy, prymarcha, tylko imperator. Bardzo dobrze. Kolejne wcielenie imperatora. Bardzo dobrze. Ma się. Niedawno skończył 3 lata. Puh. Trudne to dla mnie trzy lata. W ogóle nie spodziewałem się, że w tym wieku jeszcze będę miał, będę miał dzieci, syna, więc jest to temat na osobny, chyba, odcinek, i, ale nie wiem, czy go zrobię. To jest za dużo osobistych rzeczy trudnych i tak dalej, kolejnych, więc związanych zupełnie z moim życiem osobistym, więc. Ale, ale jeśli chodzi o prymarchę, to, to. To tak, to jest moje serduszko w tej chwili. Hmm. Czytam dalej. Aha, gdy byłem, zacząłem oglądać Twój kanał, byłem w trzecim liceum, teraz kończę studia. No to dobrze ci idzie, no. Tak, życie się zmieniło trochę faktycznie. Hmm. Aha, moja mam tak. Gdyby nie fakt, że czytam w oryginale po angielsku i analogowo, to bym robił. E, jeszcze bardziej. Moja mama słucha audiobooków swoim głosem. Dziękuję za to stałego serce serca. Ja również dziękuję, mm, że ktoś jeszcze mnie słucha. Jeszcze trochę, da ta, da, da. Kiedy się będą pojawiły pojawią się kolejne artykuły z fantazji. Nie wiem. E, I to nie, nie to, że was ulewam. Po prostu nie wiem. Nie wiem. Czemu już nie nagrywasz książek? To było super świetne. Powiem wam szczerze, że tamte książki. E, 10 lat temu nagrywałem, zupełnie mam inny głos do tej pory, kiedy wraks, Jak Grzesiek mi wyśle wreszcie, Grzesiek, kuźwa, po prostu odeślij mi tą drugą, ten ostatnią część podsumowania. No właśnie, jestem u ciebie od około 4 lat. Gitmalina, szacun, bardzo dobry kanał. Gdzie End of Times? Gdzie End Times? Kurde, nie wiem dlaczego mi się End of Times ciągle to jakieś... Nie End, end, end Times, tylko End of Times. Nie wiem dlaczego. E, może dlatego, że mam taki pąglisz, czyli angielski po polsku. E, grałeś, grasz, czy masz zamiar zagrać w RPGa, na przykład Warhammera? Nie, nie grałem w RPGa, RPGa nie grałem oprócz, oprócz tylko... E, tylko Downward War dwójka to była moja cała strategia, ale Werpega w, RPGa, w role playinga nie grałem. Hmm. Zaskoczyłeś mnie tą liczbą, sądziłem, że masz ich więcej. No tak wiecie. Przecież widać, ile ile, ile, ile jest ludzi na kanale można spojrzeć. Hmm. Dziękuję, gratulacje winszuję. Kiedy nowe przygody z Skipiego? To już odpisywałem, że, że odpisałem. Tak, kiedy piwo z Wojtkiem w Krakowie. Jak do Krakowa się. Się, po, się pojadę. Wiecie, że ostatnio zdarzyła mi się taka sytuacja? Byłem na pogrzebie w Warszawie i stamtąd z Warszawy, żeby dojechać do mnie, do siebie pod Piłę, prościej mi było pojechać z moim bratem do Krakowa samochodem i w Krakowie zjeść u niego kolację, wykąpać się, przebrać w ciuchy czyste i wsiąść w pociąg który jechał pod Piłę, tu gdzie mieszkam. I to było prostsze niż dojechać z Warszawy. Ciekawe, prawda? Bo nie miałem z Warszawy bezpośredniego, a tutaj miałem. Znaczy bezpośredniego w ogóle jakiegoś połączenia, bo połączenie kończyło mi się na y, tym, na dworcu w, w Bydgoszczy i już dalej nie było jakiegoś połączenia sensownego i dupa, więc bym musiał po prostu Ślęczeć w Bydgoszczy 80 km od domu, żeby, żeby jeszcze 10 godzin, żeby w ogóle dojechać. No więc kiedy piwo z Wojtkiem w Krakowie? Nie wiem, ja nie piję. Czyli po temacie. Jak to jest czytać tak zawaliste artykuły z tak fajnego uniwersum? Fajnie. Dlaczego Kuba przestał czytać? E, wrócę do tego pytania, dobra? Czy czuje się pan trochę celebrytą, youtuberem? Rozpoznaje. Rozpoznają pana czasem na ulicy, zagadują. Kilka razy zdarzyło mi się, ale niekoniecznie, że mnie ktoś rozpoznał, bo ja mam taką twarz raczej radiową. Tak jestem podobny do, raczej do nikogo. Bardziej na jakich takich spędach typu targi, targi książki, czy jakiś tam właśnie jak spotkaliście mnie na, na, na Perkonie, to tak, ale tak, tak się tak to raczej raczej nie. Masz swój własny legion słuchaczy. Taki to jest koniec, Dlaczego Kuba przestał czytać. Dlatego, że... Skubą nie mam kontaktu od trzech i pół roku. Musin jest dorosłym chłopakiem, więc do niczego go nie mogę namówić czy, czy, czy zmusić. Więc. Nie wiem, chyba nie ma więcej o czym tu gadać. Może jak kiedyś się coś zmieni, to się do Was odezwę. Powiem, że coś się zmieniło. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za, za te wszystkie pytania, za te gratulacje i za podziękowania i za słowa wsparcia. My... Słyszymy się pewnie w jakimś artykule kolejnym za jakiś czas. Może to będzie end times, zobaczymy. Eee, i, I co? Życzcie mi, żeby za rok było kolejne 20 tysięcy. To może szybciej będzie następne Q&A. A tak gadam już prawie 50 już 55 minut gadam, więc może za jakiś prawie godzinę o niczym. Ale mam nadzieję, że coś wam się tam rozjaśniło, coś wam się dopowiedziało, coś wiecie więcej na mój temat. I co, dzięki wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia, wciskam przycisk i się rozłączam. Trzymajcie się, cześć.